Cześć moi drodzy, słuchajcie, z tej strony Prozuro, ja dzisiaj pokażę wam ten koleś, jak robić w trzech krokach każdy rysunek w Photoshopie, czyli szkic, line art, kolorowanie i ewentualnie cieniowanie, plus jak to wszystko zebrać w kupę i postaram się to tak spiąć w 10-12 minut maksymalnie, więc jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć, zapraszam was na ten film, jeżeli nie chcecie oglądać na gapę, zostawcie łapę w górę, a jeżeli chcecie więcej poradników, standardowo zapraszam do subskrypcji tego kanału. Przejdźmy do poradnika. Słuchajcie, dzisiejszy poradnik będzie odnośnie Photoshopa CC 2018. Oczywiście pakiet z Adobe Clouda, jakby nie wyobrażam sobie czegoś innego, więc nie chcę słyszeć o innych źródłach tego oto programu. Przejdźmy teraz do poradnika bez zbędnego pierniczenia. Słuchajcie, tworzymy sobie tak, plik, nowy. Oczywiście polecam wam na początek Full HD, czyli 1920x1080, 72 piksele na cal bądź DPI, z tego względu, że nie każdy ma dobry sprzęt i chciałbym, żeby na każdym sprzęcie ten poradnik działał. Jeżeli macie laptop bądź komputer za paręset złotych, to też powinno wam to działać, jeżeli działa wam Photoshop. I na tym się skupmy. Słuchajcie, moja przestrzeń robocza może wyglądać troszkę inaczej niż wasza, więc od razu zróbmy sobie ten temat. Okno, przestrzeń robocza, malowanie. Jeżeli macie wybrane malowanie i wygląda inaczej, przywróć malowanie. To jest podstawowy nasz format malowania. Słuchajcie, pędzle od razu przeciągamy sobie na górę i chowamy je. Tutaj najlepiej mieć nawigator, ponieważ pokazują wam całą przestrzeń roboczą, co jest bardzo dobre. Natomiast ten panel cały odsuńmy sobie do góry, tak żeby mieć warstwy wypisane od góry do dołu. Żeby mieć na niej po prostu mega dużo miejsca. O, bierzemy sobie podstawowy pędzel. Oczywiście pędzli jest mnóstwo podstawowych. Jest sobie na przykład Kyle najlepszy twardy pędzel. Kostka do rysowania. Tutaj pędzle koncepcyjne są świetne, natomiast chciałbym wam pokazać podstawowy, zaokrąglony, twardy pędzel, żeby wam udowodnić, że można robić to wszystkim. Słuchajcie, wygładzanie 0, przeplot 100, krycie 100, twardość ustawmy sobie na 70% i rozmiar na 5 pikseli. To jest taki standardzik do szkicowania, który jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. Teraz tak, stwórzmy sobie nową warstwę, tą oto ikonką, pyk, kliknijmy ją dwa razy, nazwijmy sobie ją paleta. Słuchajcie, na palecie wybieramy sobie oczywiście kolor. W tym miejscu mamy kolor. Wybierzmy sobie dwa przeciwstawne kolory, które są najlepsze moim zdaniem do szkicu. Wybierzmy sobie taki jasno-niebieski i stwórzmy sobie teraz tym razem większym pędzlem, pyk, kawałek palety oraz wybierzmy sobie taki ceglano-czerwony, coś w ten deseń i zarysujmy sobie drugą paletę kolorów, czyli dwie barwy kolorów. Zablokujmy sobie tę warstwę kłódką, przejdźmy na warstwę wyżej i nazwijmy sobie ją szkic. Pamiętajcie, żeby porządkować sobie to wszystko z tego względu, że to jest ważna sekwencja w każdym rysowaniu, ponieważ kiedy później macie mnóstwo warstw, kiedy wasz rysunek jest skomplikowany, macie jakieś poszczególne elementy, poszczególne kolory, cieniowania i tak dalej. Inaczej, zawsze warto jest pracować na jak najmniejszej ilości warstw, czyli co jakiś czas warto sobie zapisać nasz projekt i przerzucić go do nowego projektu, czy tam do nowego pliku Photoshopa, żeby mieć odświeżone warstwy, których już naprawdę nie będziemy ruszać. W ten sposób zyskujecie na tym, że optymalnie będzie wam chodziło na sprzęcie, nie będzie żadnych zawiech i tak dalej i nie będzie nieprzyjemności z crashowaniem programu. Natomiast w tym poradniku postaram się skupić do maksymalnie 5-6 warstw, więc myślę, że to nie będzie problemem. Pamiętajcie też, żeby zapisywać zawsze wasze pliki w trakcie pracy, czyli plik zapisz jako bądź Shift Ctrl S. To jest must, żeby wyrobić sobie co jakiś czas klikanie pamięcią mechaniczną Ctrl-S, żeby zapisywać projekt. Więc ja to teraz zrobię. Tak jak widzicie, mój plik już ma nazwę, aczkolwiek w tym poradniku pokażę wam na znanej i lubianej postaci, czyli na Pikachu, że można to wszystko zrobić w bardzo prosty sposób. Nie chcę używać swoich postaci, ponieważ każdy ma swój styl, każdy ma swoje wady, zalety, hierarchia, wartości nieważne. W każdym razie narysuję dzisiaj Pikachu, prostego kreskówkowego Pikachu z anime bądź z bajki, zależy jak kto na to mówi, nie chcę nikogo obrazić tutaj, ponieważ jestem laikiem, jeżeli chodzi o te nazewnictwo. Aczkolwiek znanego i lubianego Pikachu użyję jako wzoru w tym poradniku, ponieważ on będzie takim dobrym przykładem i dobrą bazą na to, żeby wam pokazać, o co mi właściwie chodzi w tych rysunkach. Okej, łyczek kawy poszedł, więc moc jest, możemy lecieć. Słuchajcie, zważając na to, że będziemy rysować Pikachu, nazwijcie swój plik właśnie tak, jak chcecie nazwać swój projekt. Czyli w moim przypadku będzie to Pikachu, nazywam go w tej chwili, plik nazywa się 1. Ctrl-Shift-S. Oczywiście wpisałem Pikachu, maksymalna zgodność, ok, jak widzicie plik teraz nazywa się Pikachu. Warto sobie zapisywać w konkretny sposób pliki, żebyście ich później nie pogubili. Jeżeli wyrobicie sobie ten nawyk teraz, to w przyszłości nie będziecie mieli problemów z dokopaniem się do konkretnego pliku, czyli na przykład Pikachu szkic, Pikachu line art, Pikachu z kolorem, bądź przykładowo w przyszłości z projektami dla klientów, jeżeli będziecie zdecydowani na pracę jako ilustrator, freelancer, bądź założycie własną firmę, to się niesamowicie przydaje, żeby nazywać konkretnie tak, jak być powinno. To są naprawdę podstawowe
podstawy, które każdy z Was musi sobie wbić do głowy na początku, czyli bądźcie sumienni i bądźcie uporządkowani w swoich plikach i katalogach. Dobra, ale przejdźmy teraz do rysowania. Słuchajcie, ja zawsze będę korzystał ze skrótów klawiszowych, aczkolwiek wszystkie narzędzia potrzebne macie po lewej. Ja nic innego nie wykorzystuję niż wszystko to, co jest po lewej. Jeżeli nie będziecie czasami wiedzieli, co się dzieje na ekranie, zwróćcie uwagę na ten moment tutaj, na ten punkt pod nazwą plik bądź pod logiem PS-a. Tu się pokazują wszystkie ikonki, których ja na bieżąco używam, ponieważ E jest gumka, B jest pędzel, pod I mam pipetkę z kolorami, pod M mam narzędzie zaznaczania i tak dalej, pod V mam do przesuwania. Ja to sobie wykorzystuję, aczkolwiek jeżeli się zgubicie w trakcie drogi, a ja czegoś nie powiem, zwróćcie sobie uwagę właśnie na ten tutaj moment ekranu. Więc słuchajcie, pipetę wybieramy. Wybieramy sobie kolor niebieski, ponieważ on jest taką podstawą naszego koloru. Wybieramy sobie jak zwykle podstawowy pędzel, zaokrąglony, twardy, twardość 70, rozmiar 5. To jest bardzo dobry punkt do szkicu. I słuchajcie, lecimy, naszkicujmy sobie tego Pikachu. Ja bardzo szybko go naszkicuję, ponieważ tutaj zasada jest jakby taka sama. Nie muszę wam tłumaczyć, jak szkicować wasze postaci. Każdy, kto jest obyty z rysunkiem, to wie. Oczywiście mógłbym to narysować pełną linią i stworzyć pseudo okrąg naraz, ponieważ jestem to w stanie zrobić. Aczkolwiek chcę wam pokazać, że nawet takimi niepewnymi ruchami jesteście w stanie osiągnąć dobry efekt i takimi właśnie ruchami będę szkicował z tego względu, żeby każdy początkujący się nie zraził, tylko widział w tym potencjał i widział, że każdy naprawdę jest w stanie to zrobić. Oczywiście bez urazy, bo każdy kiedyś zaczynał. To nie mam tego na celu. Chcę wam po prostu pokazać, że nie ma wymówek, tylko jesteście w stanie zrobić to tak jak ja, bądź nawet i lepiej. Oczywiście gumkę też warto sobie dostosować rozmiarem do naszej pracy, więc to zróbmy. Jeżeli używacie tabletu i wszystkie wasze kreski wyglądają w ten sposób, zwróćcie uwagę na ten element tutaj, czyli wykrywanie nacisku, żeby to było zaznaczone, ponieważ kiedy to jest odznaczone, rysujemy tak, kiedy to jest zaznaczone, rysujemy już normalnie, w zależności od tego, jak mocno przydusimy naszą, w zależności od tego, jak mocno przydusimy nasze piórko. Więc lećmy z Pikachu, tego nie muszę wam tłumaczyć, szybko go naszkicuję, dosłownie i zaraz do was wrócę. Oczywiście pewnie zwróciliście już uwagę, że mój Pikachu jest troszkę inny niż ten, który jest wam dobrze znany. Tutaj nie ma najmniejszego problemu, jak mam swój też jakiś tam wyrobiony styl, nic dziwnego, że będzie się różnił od tego serialowego. Natomiast to jest chyba dobry znak, ponieważ to pokazuje, że każdy jest w stanie narysować daną postać charakterystycznie tak, żeby ona była rozpoznawalna, bo mam nadzieję, że w tym dalej zobaczycie Pikachu. Ja wiem, że na razie wygląda jak martwiak, czyli trochę szkieletor, ale później zawsze możemy sobie poprawić poszczególne proporcje tak, żeby był podobny do swojej pierwotnej postaci. To też tutaj zrobimy, bo widzę, że to oko jest za małe. W takim razie wybieram lasso pod L. Ja mam wielokątne tym razem i od razu sobie poprawiamy. Ctrl T, powiększam sobie tak, jak chcę mój element. Pamiętajcie, że w digitalu możemy sobie w ten sposób pomagać. Nie jest to oszustwo, wykorzystujemy po prostu możliwości programu. I w ten oto sposób mamy poprawione. Klikamy sobie M, nabierz, gdzieś tam odznaczamy. Jesteśmy. Troszkę psychiczny Pikachu, ale dalej Pikachu. Ja sobie narysuję jeszcze brwi, ponieważ moje postaci bardzo często mają brwi. Jak widzicie, przez tą małą zmianę jest dziwnie zaskoczony nagle. Także bardzo mi się to podoba. Lecę dalej. Dobrze, to jest pierwsza warstwa szkicu. Teraz tłumaczę wam, po co jest drugi kolor. Słuchajcie, wybieramy sobie pipetą drugi kolor. Ten natomiast na kryciu całą warstwę zmieniamy tak na 40% i blokujemy. Teraz tworzymy nową warstwę. Tworzymy warstwę szkic 2. I tutaj dodajemy już poszczególne elementy bądź szczegóły, więc tu już możemy sobie trochę przybliżyć naszą postać. I w tym momencie, jak widzicie, tutaj macie cały czas nawigator u góry, więc to wam pokazuje całą pracę. Dlatego nie muszę się bać, że coś wychodzi źle, czy jest jakieś nieproporcjonalne. Tutaj możemy już sobie dodać trochę futra. To już jest taki bardziej proces jak line art, słuchajcie. Tu już musicie się troszkę bardziej postarać, dodać sobie co nieco od siebie. Tu już możecie dodać co nieco swojej stylistyki. Czyli tym sposobem jest też bardzo dobrze ubierać naszą postać w jakieś poszczególne elementy uzbrojenia. Może na ten czas pokażę wam, że w tym momencie mogę mu założyć czapkę. Może to będzie dobry przykład, jako że jest ten detektyw Pikachu teraz na topie. To zróbmy sobie pyk. Jak widzicie, nie ma z tym najmniejszego problemu. W sensie serio, mamy pyk. Pyk, pyk. Jak widzicie, to co jest pod spodem nas nie interesuje, bo w tej chwili tu jest już czapka. W sensie może od początku miała tu być czapka. Słuchajcie, kto nam powiedział, że nie? I właśnie tego chcę was nauczyć, że nikt wam nie powie w trakcie rysunku, że czegoś tutaj nie może być, bo to jest do cholery wasz rysunek. Po prostu. Tu może chcę mieć uszko, może mój Pikachu będzie miał takie wklęsłe uszy. No kto mi tego zabroni? Słuchajcie, to jest mój Pikachu i tyle. Także lecimy, dodajemy poszczególne tutaj elementy właśnie takie typu jakieś futro, coś, żeby był bardziej mój. Tu może chcę mieć większy polik, bo ten mi się jakoś taki za mały wydawał. Oczywiście też nie bójcie się tego, że będziecie poprawiali po kilka razy. Każdy to robi. Jak ktoś wam powie, że tego nie robi, to kłamie, serio.
to jest dobry moment na to, żeby dodać jakieś rzeczy. Może nasz Pikachu chce mieć szalik. Słuchajcie, dodajmy mu ten szalik, kurczę, nic nas tutaj nie hamuje. Właśnie o to chodzi, że na tym etapie możecie dodawać tyle rzeczy, ile wam się tylko żywnie podoba. Oczywiście, żeby wszystko było spójne i kompozycyjnie miało sens. Niech ten szalik będzie na przykład w trzech kolorach. Czyli raz, dwa, dodajmy mu takie paski. Oczywiście to nie jest też nauka faktury w tym momencie, po prostu robię jakikolwiek szalik, żeby się jakkolwiek sensownie składał. Rysujemy rękę, tak jak było wszystko zaplanowane, pyk, pyk, pyk. Możemy ją troszkę bardziej zrobić pulchniejszą. Tutaj, żeby jeszcze go pogrubić w tym momencie, pyk, pyk. Tutaj raczej nic nie zmieniamy, więc wszystko lecimy tak samo, pyk, pyk, pyk. Może stwierdzę, że nagle mój Pikachu chce mieć ten palec, dlaczego nie? Będzie miał go teraz. Jeżeli przestrzelicie, nie martwcie się. Jeżeli dostateczną ilość pracy poświęcicie w to, żeby wymazać i dobrze dorysować linię kolejną, to nikt nawet tego w finalnym efekcie nie zauważy. I to tak jak mówiłem wcześniej, to jest wasza moc, wasz przywilej, że możecie sobie wykorzystywać zalety programu, więc w przypadku dużych, długich elementów nie ma z tym jak najmniejszego problemu. Oczywiście zawsze pamiętajcie, żeby używać mocnych, szybkich, pewnych pociągnięć, ponieważ zobaczcie, jeżeli robię tę linię wolno, to jak widzicie, nawet moja ręka się drży i jest niesamowicie brzydka, natomiast w sensie linia jest brzydka, natomiast jeżeli zrobię mocne pociągnięcie, jak widzicie, nie ma z tym problemu. Pyk, pyk, po raz kolejny wymaszmy troszkę, pyk, 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 pyk. Tu jeszcze może dodam dwie linie takie pomocnicze, tu dodam troszkę od siebie, tu może chcę mieć na brzuszku takie trzy kreski, może na ręce chcę mieć coś, może nasz Pikachu będzie chciał trzymać na przykład nagle chorągiewkę, słuchajcie, przeróbmy mu tę rękę troszkę, dlaczego nie? Kto nam tu zabroni? Słuchajcie, właśnie to jest, to wam chcę teraz przekazać, że ten element pracy jest cały wasz. W sensie po tym elemencie już jest ciężko coś poprawić, ale ten element jest cały wasz. Oczywiście, jeżeli macie problem z prostymi liniami, naciskacie, robicie kropeczkę, trzymacie shift i naciskacie w drugą stronę. Tutaj jest dobrze mocno przycisnąć, jak widzicie, teraz się pojawiła piękna linia. Więc tutaj może skończymy, pyk, pyk, pyk. Zróbmy to samo tutaj, pyk, wspaniale. I na przykład niech on ma, nie wiem, lizaka. Chociażby lizaka, czemu nie? Jakiś tam czupa czupsik kolorowy, niech będzie. Tutaj mu nawet zróbmy coś takiego, pyk. I tu mu zróbmy taką typową, dokładnie. Jak widzicie, ten szkic już jest bardzo mocny, ponieważ narysowałem go troszkę bardziej pod kątem tego, jakby to był line art. Poprawmy tutaj może troszkę, żeby ten szalik był bardziej widoczny i tyle. I teraz co wystarczy zrobić? Słuchajcie, szkic pierwszy możemy już usunąć z tego względu, że jest nam on niepotrzebny. Odblokowujemy warstwę, klikamy delete, po prostu, bądź delete, jak tam kto woli. Teraz szkic drugi, zmniejszamy krycie na 50%, to jest dobry, blokujemy. Oczywiście nawyk Ctrl S. Zapisaliśmy projekt, nic nas nie obchodzi, już mamy to zapisane. Super. Możemy to nazwać teraz Pikachu Szkic, Pikachu Color, Pikachu Line Art, jak wam wygodnie. Mi to jest niepotrzebne. Tworzymy nową warstwę, klikamy dwa razy na nią, nazywamy ją Line Art. Jeżeli grubość pędzla wam odpowiada, zostawcie. Ja lubię grubsze Line Arty, więc wybieram sobie 8 pikseli. Wybieram sobie kolor czarny. Pyk, pyk, pyk. Jedziemy. Paletę już też mogę usunąć. Czyli odblokowujemy, usuwamy. Jak widzicie, w tej chwili mamy dalej 3 proste warstwy, z tego względu, że to nam nie obciąża sprzętu. Po raz kolejny powtarzam. Tutaj już naprawdę pewne linie, bo to będzie wasz line art, który zostaje z wami na dłużej. Ok, jeżeli w tym momencie uważacie, że ta postać już jest dopełniona i wam się podoba, cofacie sobie, usuwacie szkic 2, pyk, nie ma problemu, macie tylko i wyłącznie line art. Zablokujmy sobie tę warstwę i teraz jest kilka sposobów na pokolorowanie tej postaci, ale tu pokazywałem wam już w poprzednim odcinku odnośnie kolorowania i cieniowania, do którego was przenoszę tutaj w górnym lewym rogu ekranu. W każdym razie, proszę bardzo, voila, brudasek Pikachu. Mam nadzieję, że ten poradnik wam pomógł, mam nadzieję, że nauczyliście się jak szkicować, jak line artować, jak potencjalnie kolorować, ale do kolorowania odsyłam was, jak mówiłem, do poradnika w górnym prawym rogu ekranu. I cóż, jeżeli chcecie więcej poradników, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, jaki chcielibyście jeszcze poradnik. Ja planuję na pewno poradniki do Animate'a i do After Effects'a, do takich poszczególnych animacji klipartowych, czyli jak robić pojedyncze jakieś pop-upy i tak dalej, reklamowe, tego typu rzeczy, bądź rzeczy, które wykonywałem w intrach chociażby do Mniej Więcej, ponieważ to wam się niesamowicie podobało i myślę, że tam jestem w stanie przekazać sporo informacji.
Ode mnie to tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten chaotyczny poradnik mimo wszystko się Wam przyda i wprost wyjaśnił, od czego są dwa podstawowe kolory do cieniowania, jak nadawać line artowanie, jak kształtować swoją postać od A do Z. I cóż, trzymajcie się, sprawdźcie ten drugi poradnik. Do następnego odcinka, każdy wtorek i czwartek i losowe dni w środku tygodnia. Cześć!